Witam, z tej strony Urien84 i jego cudowny syn Rafcio. Przywitaj się, Rafcio. Dzień dobry. Witamy. A dzisiaj zagramy w niesamowitą grę. Retro grę, każdy już widzi chyba ikonę. A zagramy, co nie bywa u mnie, nie było jeszcze nigdy tego. O, Rafcio pokazuje pada. Świetnie, Rafcio, tak jest, proszę bardzo. Rafcio będzie grał na bezprzewodowym padzie. Od konsoli PSX. A dzisiaj zagramy sobie na platformie Retro PC z windą XP. Tak jest. Komputer ma config z 2004 roku, więc już w zasadzie jest retro, gdyż ma 13 lat. Tak jest. A ową grą jest wydanie z gazety CD Action, Shadowman i Soldier of Fortune. Tak jest. Jest to 90 numer. O, może nie widać. 90 numer z roku 2003. Wrzesień 2003. A sama gra jest dużo młodsza, ale nie pamiętam teraz roku, gdyż sprawdzimy, gdy odpalimy. Tak jest, Rafcio. Nośnik wygląda tak. O. Cyk. Coś pięknego. I oczywiście gra się nie odpali. Nie piracimy. Nie ma żadnego obrazu ani niczego. Dowodem na to klikam po prostu Shadowmana. I ładnie komunikat prosi mnie o włożenie płyty. Zatem, Rafcio, co? Wkładamy płytę? Tak. Tak jest, proszę państwa. I wkładamy Shadowmana, cyk. I lecimy, proszę państwa. Retro PC odpalony, sprawuje się wyśmienicie. Gra jest ponura, szarobura. Zobaczymy, jak się prezentuje w 2017 roku. Gra chyba z 99 roku, o ile się nie mylę. Tak, nawet jest chyba data. 19 lipca 99, czyli gra ma 18 lat, proszę państwa, czyli jest pełnoletnia. No i doczytuję i daliśmy OK i weszło. No i co, Rafcio, gasimy światełko, nie? To gasimy światełko. Zaczynacie. For many thousands of years, the Shadow Men have protected the world of the living against threats crossing over from the spiritual plane known as Deadside, the place where everyone goes without exception when they die. Michael Lois is the current heir to the mysteries Michael. Of this ancient lineage, bearer of the Mask of Shadows. When darkness falls, he becomes the walker between the worlds, immortal voodoo warrior, taker of souls, lord of Deadside, the Shadow Man. Wow, proszę państwa, Shadow Man! No i Rafcio, wchodzimy w option, zobaczymy, co tam w option. A w option jak to w option. Widzicie państwo, mamy wszystkie ustawienia na high. Czyli gra idzie na maksymalnych detalach. O, jeszcze mamy detal nieba. To damy na high. I teraz już mamy grę na maksymalnych detalach. Zatem co, Rafcio, lecimy? Tak. No i lecimy, proszę państwa. Pyk. The 9th of November 1888. By my deeds and my name. I leci, proszę państwa, story. Ale fajne widoki. Fajne widoki, fajne w kanałach są, nie? Fajny tunel to jest.
Tak jest, proszę Państwa. Jest to tunel ściekowy w bliżej nieokreślonym mieście. Nie zwróciłem uwagi, gdzie to jest, ale... I to jest woda jest, tak? I woda jest, oczywiście. I am bereft, and must therefore perform that bloody ritual upon myself. Stay your hand, Jack, and listen to what I have to say. I proszę Państwa. Who are you? My name is Legion, for we are men. Jestem Legion, jest nas wielu. It does indeed lie within the soul, but only within certain ones. Tak się prezentuje grafika z 99 roku na PC. To są czasy Rivi TNT i GeForce MX 64, proszę Państwa. Ja mam 1000 oryginalnych gier na PC-ta, także poleci trochę tych gier. A zaczynamy dzisiaj Raft od Shadow Mana, nie? No i dobra, proszę Państwa. Intro z się, nie chce mi się tego oglądać, tego bluru. Choć ścieżka audio jest proper. Ja tego Shadow Mana miałem w palu kiedyś na Dreamcasta. Pamiętam, że to była najlepsza część ogólnie, najlepsza rewizja na Dreamcasta. Na Nintendo 64 to był mega blur. A na Sony PlayStation to ten Shadow Man to jest to tragedia. Porżnięta animacja. W ogóle też go gdzieś tam mam. No i dobra. Ale jesteś zły. O, i wbił sobie szabelkę i zrobił. No i dobra. O, i dajemy start, proszę Państwa. I hate this ship. Just a pawn in Neddy's master plan. She moves me in this way. Ale ma łódź, nie? Pakie rybki tam pływają. Widzisz? Can't do nothing about it since, nice as you please, she knitted my ribs into the mask of shadows. Rafcio ogarnia temat ekstra. Za to lecimy. Właśnie, zaraz lecimy. Audio zgrywa się chociaż teraz dobrze. Za to lecimy. Lecimy, lecimy. No i dopłynął, proszę Państwa. Zaznaczam, że gra idzie na max detalach. No i tak, musimy iść do jakiegoś kościoła. Robimy obrót. I już znaleźliśmy Hidden Gem. Wazon. Czy to jakaś serce? Yeah! I teraz na przykładzie tej gry widać, jak przez 18 lat dużo się zmieniło w grach 3D. Płaskie bitmapy. Chociaż coś się dzieje, jakieś ptaki latają. Nie jest do końca tak pusto. Co to rabcie za ptaki? Czaple. A czaple. I komary latają, jakieś wielkości o ważka. Pamiętam, że będąc nastolatkiem... No, przeskoczył, pak ma skoki rabcie. Wow. Będąc nastolatkiem, to zagrywałem się w tego Shadowmana. Właśnie wersję na PSX, później na Dreamcasta. Pamiętam, no. Idziemy przez most, Rafcio. I się zapadliśmy. Ale Rafcio, wchodzimy w tunel i odkryliśmy znowu jakąś tą torbę. Jak to wyjść? I jesteśmy w dole, proszę Państwa. Ale damy radę. Co się stało? Nie, nie jest jakaś ta sakwoja. Jeszcze raz trzeba będzie skoczyć, Rafcio. Brodzimy po kolana w błocie. Ale koślawa jest ta gra. Muchy nas gonią, Rafcio, muchy. Ojać!
cię, ale pies. A? I uciekł. Ale spójrzcie, proszę państwa, na ten na kuter. Ale grafa, miażdży. Yeah! Rafcie, podoba ci się kuter? Ale kuter, proszę państwa. Yeah. Ale ta gra się... Jednak grafika 3D się bardzo zestarzała, bo tam 2D to się nie starzeje, ale 3D... Chmara much lata, proszę państwa. Gra sobie lata, bo konfig mój to jest dual core. Pierwszy dwuprocesorowy ten procesor i 2 giga RAMu DDR2-eczki. Także i tak jak na retro kompa, to maszyna jest mocna. O! O, jaka sprawa! No, zobacz, Rafcie, na linię idziemy. O. Wrąceni jesteśmy. O. No w grze się na razie nic nie dzieje. O. Przez 11 minut gry się nic nie stało. Nawet nie było ani jednego wroga. Ale spokojnie, to się dopiero zaczyna. To pies, no. To mu... O. Oj, tu musimy iść, Rafcio, do kościoła. Tu są te dzikie psy, Rafcio. Teraz będzie walka. Made it. Ojeju, pies się zapada. Zapadł się. Hey there, Mike. Glad you could make it. Ale laska, Rafcio. How could I refuse your offer? How could I ever refuse you, Agneta? Gość wygląda jak Morfeusz. A z kim jesteśmy? Nie wiem, Rafcio, w kościele. Ale gość wygląda jak Morfeusz z tego, z Matrixa. O. Jakaś pani to jest. No. You know, on the way over here, I got to thinking about these dark souls. If they're so damn dangerous, why don't the angels just destroy them? No. Soundtrack miażdży w tej grze. Ogólnie. Ale gra jest. Co, Rafcio, katarek? O. Okay, okay. So I really gotta get to the Dark Souls before the bad guy. I understand that. Tak, proszę państwa, on wyprzedził czasy. Wspomina o Dark Soulsach. Masz, Rafcio, chusteczkę. Dzięki. No i dobra, coś tam nam powiedziała laska, skasujemy ją. Zobaczcie, jakie wyro, proszę państwa. Ale Rafcio ma wyro, co? Takie prawie jak nasze w sypialni, co? Zobaczcie, proszę państwa, jaki obrazek. Świętej... Świętego kogoś. Chodźmy, znajdziemy wyjście. No, szukam wyjścia, Rafcio, ja nie wiem, co tu się dzieje. O, przepchnąłem kwadrat. I mam znowu torby. O! Dużo masz torb. Ale mam toreb. Tylko co z tymi torbami? To pewnie są jakieś szary. O, jest wyjście. I idziemy na dwór. I tu jest jakaś kutka. Pewnie mi się rozwala. Tylko my nie mamy żadnej broni jeszcze. Nie mamy żadnego klucza. Idziemy do kutki, tato? No, musimy chyba do kościoła jeszcze raz się wrócić. Potrzebujemy torby. Mike, use the bell. Go dead side.
Mam czegoś użyć i przejść na go dead side. A, mam już pistolet. Czyli już wiem, co mam zrobić. Już wiem. Chodźmy do drzwi. Dobra, X-em się strzela, Rafcie, już wszystko wiem. Idziemy. Muszę pewnie strzelić w kutkę w tej krypcie, wiesz? Te psy są dobre, nic mi nie robią złego. Bum! Ale drzwi. Normalnie jak w atomowym bunkrze w Czernobylu. Spójrzcie na tą płytę. Przecież to jest 4 metry. No idziemy. O jeny. O, ale wpadliśmy w dół. A tu jest danger. Whoops. Wow. Już mi się podoba ta gra. A jaka muza. Już się zaczyna jakiś action. Musimy iść do wyjścia, tato. Tato, chodźmy do... Musimy w dziurę wpłynąć, Rafcio. Tam, do wyjścia. Czekaj, szukam, którym się pływa. Tym się strzela. O. No i proszę Państwa, jakim sposobem popłynęliśmy do Piranii i się loading pokazał. Intro goni intro. Tato, chodźmy do wyjścia. Idziemy już. O dobra, jest, zbliża się już wieczór. Rafcio musi iść spać, musi iść obejrzeć dobranockę. A ja muszę też jeszcze coś zrobić. Zobaczcie, oto Spider-Venom Shadow One. Tato, no. Do wejścia. Rafcio, nie rzucaj padem. Ale zobacz, ja nie mam ręki, Rafcio. Nie mam ręki. O! Postrzelamy. Tak, proszę Państwa, to jest prawdziwa akcja. To jest gra akcji. A nie jakieś tam... No co? Już. Zatem co? O. Tutaj mamy, proszę Państwa, Teddy'ego Bera. I my się już będziemy żegnać, bo Rafcio musi spać. I do... Więc co, Rafcio, co się mówi? Do widzenia. Do pandagenia. I ja też wam mówię do widzenia. Miłego ten stosunkowo wieczoru. I my się już będziemy żegnać i do widzenia. Yo.